Frank Vincent Perry the Fourth from United States. And the next match, which is starting just now, Dimitar Lugomirov Ivanov from Bulgaria and Vladimir Kinchakashvili from Georgia. It's our first semi-final of 65 kilo category. The second semi-final, this category will be between Jordan Michael Oliver from United States and Ahmed Chakar from Russia. A na mačie PR situácia zmenila ešte raz v kalidoskopii, lebo vzora prvodíva Magdalena Matsons. Vyprvodíva do stanu 2 do 1 Rosana Zašina, ale kolejné 2 punkty zdobyla zavodnička ze Špecí. Zaskúsim na tabici punktovej 2 do 6. I tylko jeden punkt do odrobienia dla Czesłowsana. Czy uda się ta sztuka polskiej zachęcy? Bardzo blisko jest zdobycia punktu, próba wyjścia. Zakręcę przeciwniczki. Nie udała się ta sztuka. Próbuje skończyć do pana Czesłowsana. Niestety na zawód 2 do 3 na tablicy. Wygnęły nam tutaj polskie serca. Wydawało się, że muszą w tej akcji być punkty na Rosanę. Niestety nie udało się. I jeszcze raz powtórka z rozgrywki. Bardzo blisko jest Rosana. Czyżby kolejny punkt? Chociaż jeden, tak jest, szanowni państwo. 2 punkty dla Rosany i 4. 33 sekundy do zakończenia tego pojedynku. I znowu na prowadzeniu Roxana. Kończył się kolejny pojedynek, który zwyciężył Hasan Hasan Ahmed Mohamed z Egiptu. Do kolejnej walki na tej macie zapraszamy Nikolaj Iwanowiczew, Bułgaria i Virgil Aleksander Mica, Szwecja. Przygotowują się Joelson de Brito Ramos Jr. Brazylia i Denis Horvat Słowacja. Na macie Bezaś spotkają się w kolejnym pojedynku dwie reprezentantki Ukrainy. Czerwony, Tatiana Kitkowski, niebieski, a przygotują się Amri Marwa, Tunezja i Ling Ling Bao, Chiny. Next results, Matt C. Hasan, Hasan Ahmed Mohamed, wins Anton Kucenko, Matt C. Now, here we have Nikola Ivanovic from Bulgaria and Virgil Alexander Pica from Sweden. Next match on mat C, it will be first semi-final 72 kilo category between Joelson de Brito Ramos Jr. from Brazil and Denis Horvat from Slovakia. Mat B, here we